Łyczek Koli, siemanko. Z tej strony znowu Pająk. Dzisiaj kolejna gra encyklopedii, a będzie to gra o sporcie, który w naszym kraju, powiedzmy sobie, jest nawet nie traktowany po macoszemu, a w ogóle praktycznie nie traktowany, a mianowicie baseball. Bardzo często była okazja zagrać w baseball na innych, na konsolach, ale na żywo raczej wątpię, żeby ktoś miał, szczególnie, że kije baseballowe w Polsce z reguły są zakazane. Tak, bo jest to traktowane jako broń biała w naszym kraju. Ale jeśli chodzi o ten baseball, on ma oceny na poziomie 7-8-8-1, więc tu możemy się spodziewać dobrego baseballu. Grałem w taki jeden baseball na NES-ie, mianowicie na kartridżu 168-1 i tamten baseball był spoko. Zobaczymy, jak będzie ten wyglądał, chociaż powiem szczerze, średnio znam zasady baseballu, ale spróbuję. Co mi zależy. Kto nie próbuje, ten nie wygrywa, jak to mówią, tak? Ale zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jest loading. No, menu wygląda nieźle. Crystal Dynamics, proszę Państwa. Zaczynamy. Wow. Ja wezmę najpierw opcję, oczywiście. Manual Errors On, tak? Nie ma jakiegoś poziomu trudności? Aha, no dobra, nie ma, to nie ma. Exhibition Game. Zobaczymy, jakie są zespoły do wyboru. A! Nie, ja bym chciał zagrać Red Soxami. No, znam tam jakieś zespoły. A niech będzie, nie wiem, Houston czy Kansas City, nieistotne. Niech będzie. O! Ten Run Rule. Nie wiem, o co chodzi. General Manager. O co chodzi, General Manager? Aha, dobra, nie mam pojęcia. One player, start game. Gramy Crystal Yards. Dobra, start, bo ja i tak nie mam pojęcia, co są za zawodnicy i co oni potrafią. O, jest reklama Gexa po prawej stronie, że tak powiem. O kurde, no tak, publiczność jak z NES-a, nie? Ale to wygląda, jak się odbija? Nawet nie wiem, jak się odbija. Ja odbijam. A ja rzucam, tak? Aaaa, dobry rzut. Strajk, mimo że był ball, powinno być, jakby wziął. Ale odbił. Łap. Tak się rzuca, tak? A. Mhm. No ja wiem, jak się gra mniej więcej w baseball. Ball. A. Chciałem być sprytny, tak? Strajk. Out! Powinien być out. No, tak mi się wydawało. Strout! A, wyautowałem jednego, proszę. Dobrze. A mogę przesuwać ludzi? Keith Lockhart. Strike! No, na razie nie ma żadnych. Ładnie. Foul! Dobrze rzucam na razie. Nie wiem, ile trzeba tutaj wyautować gości. Na razie nie wygląda to źle. Ach, mają punkt. Jeden punkt mają Kansas City. Mają jeden punkt. Strike. Chciał ball zrobić. No co za debil. Ha.
Save, ale mają dwa punkty już, nie? 2-0, tak jest. No co za debil, no! Jakby to złapał. Save czy punkt 3? 4-0, no proszę. Strike. Strike 2. Ale ci goście są słabi, nie? No i ta piłka se leci. Teraz ja odbijam, tak? Nie, leworęczny teraz odbijam. Strike, ale mają już 5-0. Ja nie mam pojęcia, jak się gra w baseball. Nie mam pojęcia, bardzo dynamiczny ten baseball, ale cóż. Rąbią mnie zaraz 25-0 i będzie. Za chwilę będą mieli grubo. Strike, mogę zmienić kamerę, nie wiedziałem. Faul. Tak jest, poza boisko. Out! Bo złapany w powietrzu. Pięknie, wyautowałem już dwóch. Znowu Tom Goodwin może, bo... Strike. Mają na każdej bazie gościa, nie? A, i gościu oberwał. 6, bo trafiłem w niego, tak? No to cudownie, świetnie. Strike. 6-0, ale dostaję w dupę. I wyleci zaczy. Out! Zmiana teraz, tak? Ja będę odbijał. Nie wiem, czy mi się nawet odbija, więc... Ale jest 6-0, pięknie. Elegancko. Ja odbijam, tak? Nie wiem, czym się odbija. Nie krzyżykiem, jak wszystko w tej grze. Ale nudna ta gra. Ja nie lubię też baseballu, więc... Rzucaj, no. Można zmienić jakąś kamerę? Strike. Świetnie. A może tak będzie lepiej mi... Out. Źle odbiłem tą piłkę i... No, baseball trzeba lubić, nie? To jest też do... Out znowu, bo... Szybko to idzie. Tak naprawdę. No nie, no gra jest dobra. Gra dobrze odzwierciedla grę w baseball, nie oszukujmy się. Nie wiem, co ten gościu robi. Strike. Gra dobrze odzwierciedla grę w baseball. I out, nie? No pięknie. Już koniec gry? Dla mnie odbijania? Nie, dobra. Nie oszukujmy się. Może to są prawdziwe składy, ale... No ale ten odcinek, pogram jeszcze chwilę, ale ten odcinek będzie szybki, bo nawet nie wiem, co mam powiedzieć. A tam miał rzucać, no czemu nie rzucał tam? No tak, tutaj wszystko się już wyjaśniło. Była szansa? Nie tam rzucaj! Co za baran! Oj! No cóż mogę powiedzieć, prawdziwe składy, niezła grafika, naprawdę.
Jak save? Przecież mój był szybszy. Oj, prawdziwe składy na pewno. Dobrze, niezła grafika. Dobrze odzwierciedlona gra w baseball. Ale to jest baseball, nic więcej nie mogę powiedzieć. To dla fanów baseballu tak naprawdę. Ale tam rzucałem od razu, to on tam. Nie wiem, jak tu mam grać w to. Żeby dobrze rzucać. Tak naprawdę. I zawsze tam rzuca gość, nie? No, zawsze rzuci mi do tego zamiast w prawo. No, ale nie będę się przejmował, bo... Wyautowałem wreszcie gościa, jest 9-0, nie? Ale ktoś jest wyautowany. Nie ma źle. Dobra gra. Jakby to wymasterować? Jakby to wymasterować, to byłoby nieźle tak naprawdę. Ale tak mówię, prawdziwe składy, dobrze odzwierciedlona gra w baseball. Oceny na 8, jak ktoś lubi baseball, jak najbardziej. Ja nie Jak najbardziej. No jeszcze raz sobie odbijemy z tego, co widzę, ale jest 64, nie, 10-0. Dobrze, jest. Także grę, jak ktoś lubi baseball, polecam. Ja nie będę w nią grał, ale jest to dobra gra, tak naprawdę. Jest to dobra gra w baseball. Taka dość... Złapie, to będzie oszustwo. Nie, pięknie. Mam jakieś dobre odbicie wreszcie. Wow, udało się. Takie, że prawie poszło hidden run. Wautuje mnie. Dwóch mi wautuje. Aha. Pograne. Dobra. Także, moi państwo, jak ktoś lubi baseball, polecam. 3D baseball. Dobra gra. Ja nie lubię, ale... To jest dobra gra. Na pewno lepsza gra niż ostatnie 360 dla mnie. Ładny strzał, tylko że mnie wautuje teraz. Nie. Dobra. Jedno odbicie się udało, mam dwa auty, za chwilę miał trzecie i skończymy. Tak wygląda 3D baseball. Dobra gra. Mało mówiłem tak naprawdę cokolwiek podczas gry, ale... Bo gra jest mało dynamiczna, no sam baseball nie jest zbyt dynamiczną grą. I out, tak? Tak, dobra. Także kończymy 3D baseball, polecam dla fanów baseballu. Jak ktoś szuka na PlayStation 1, genialne, można powiedzieć. Oceny 8, jak najbardziej zasłużone. Trzymajcie się, do zobaczenia, elo.